Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Właśnie kończę przygotowywać nowy podcast. Pierwszy podcast w tym roku. Zapraszam was do kolejną serię podcastów. Tym razem będzie to podcast przygodowy o przygodzie, która niestety zdradzę wam źle się skończyła. Przygoda. Podróżników, którzy wyruszyli w góry w góry Uralu. I źle się to wszystko skończyło, muszę Wam to zdradzić, ale myślę, że to bardzo ciekawa historia. Przy okazji posłuchamy też dwa wspaniałe nagrania, które dostałem od Was. To będą nagrania od Aleksandra i od Anastazji. Bardzo świetnie mówicie po polsku. Moje gratulacje. Oczywiście, jeśli mm, należycie do klubu VIP, albo używacie któregoś z moich kursów, to możecie również czytać. Transkrypcję podcastu, ponieważ wpisałem już cały tekst podcastu i będziecie mogli czytać również transkrypcję. Zachęcam Was do słuchania, do czytania. Myślę, że to jest doskonały sposób na naukę języka. Jest kilka zdjęć z tej wyprawy, z wyprawy diatłowa. I myślę, że mm, możemy poszukać w internecie i zobaczycie, jak to wyglądało. Jak to wyglądało. Spróbuję przełączyć teraz ekran, tak, żebyście również widzieli. Zobaczcie, to są właśnie zdjęcia. Mm, niektóre. To jest inny diatłow. To jest diatłow z Czarnobyla. To jest diatłow, który. Nas interesuje, tak wyglądał Igor Diatłow, który zginął właśnie razem ze swoimi przyjaciółmi w górach Uralu. I tu są zdjęcia, właśnie z tej wyprawy. Zobaczcie, było dużo zdjęć. Poszukajcie w internecie, zobaczycie. Wprowadzi Was to trochę w nastrój tej wyprawy. Jest tu kilka zdjęć, można zobaczyć. Jak ci ludzie wyglądali, to są zdjęcia zrobione w czasie tej wyprawy. Oni oczywiście robiąc te zdjęcia nie podejrzewali, że może wydarzyć się coś złego. Mm, to jest zdjęcie ostatnie. Jeden z ich przyjaciół niestety zachorował i nie mógł pójść dalej, i to jest właśnie on na tym zdjęciu. Żegna się ze swoją koleżanką, której już nigdy więcej nie zobaczy. Bardzo, bardzo w sumie smutne teraz zdjęcie. I to są inne zdjęcia z tej wyprawy. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Kolejne zdjęcia. Są też zdjęcia z poszukiwań. Poszukajcie samodzielnie. Zobaczcie, to są oni. Idą na wyprawę w góry. Zachęcam Was do posłuchania podcastu o Wiatłowie i o jego wyprawie. Trzymajcie się to tyle na teraz. Cześć, pa. pa.